Podam Wam podstawowe zasady korzystania z jQuery na stronie internetowej. Pierwszy krok to wprowadzić bibliotekę jQuery przy użyciu znacznika script. Zanim jednak umieścimy JavaScript w naszym znaczniku script, dodam atrybut src. I muszę to połączyć z jakimś URL-em. Ale z jakim? Gdybym pracowała na własnym komputerze i załadowała jQuery do tego samego katalogu, w którym jest moja strona internetowa, mogłabym napisać po prostu jquery.js. Ale w Khanacademy to nie zadziała. Tu jest mi potrzebny URL jQuery na jakimś serwerze online. Lista tych URL-ów znajduje się na stronie jquery.com. Wkleję tu jeden z nich. Gotowe. W porządku. Chcę zwrócić Waszą uwagę na parę spraw związanych z tym URL-em. Po pierwsze, zaczyna się od HTTPS. To oznacza, że jest bezpieczny. Khanacademy pozwala Wam sprowadzać tylko bezpieczne zasoby. To dobry zwyczaj w projektowaniu stron. Po drugie, ten URL znajduje się na serwerze Google. GoogleLPIs.com. To serwer systemu CDN, sieci dystrybucji treści, przystosowany do obsługi plików statycznych, jak biblioteki JavaScript. Obsługuje te pliki bardzo szybko. Ufam temu serwerowi Google. Zawsze powinniście ufać serwerom, z których sprowadzacie skrypty, bo ta operacja niesie potencjalne zagrożenie dla waszej strony. Po trzecie, w tym URL-u zawiera się numer wersji. 2.1.4. Biblioteka jQuery aktywnie się rozwija. Często powstają nowe wersje. Cyfry po lewej stronie oznaczają znaczące zmiany wersji, a te po stronie prawej odnoszą się do wersji mniej istotnych. Ja używam tu biblioteki jQuery 2, która współpracuje z nowoczesnymi przeglądarkami oprócz Internet Explorera 8. Sami zdecydujcie, której wersji użyjecie na swojej stronie. Zależnie od potrzeb. Dobrze, mamy już jQuery. Teraz użyjmy tej biblioteki w innym znaczniku script. Każda biblioteka JavaScript wystawia funkcje i nadaje im nazwy. Te nazwy i opis funkcji znajdziemy w dokumentacji. Biblioteka jQuery daje nam ważną funkcję o bardzo krótkiej nazwie. To po prostu znaczek dolara. Najpierw piszemy ten znaczek, potem dwa nawiasy, bo mamy do czynienia z funkcją i oczywiście średnik. Miło, że nazwa funkcji jest krótka, bo będziemy ją przywoływać bardzo często. Do funkcji możemy wprowadzić mnóstwo argumentów, ale w moim przykładzie będzie to po prostu ciąg znaków H1. Gdy skończę, program każe jQuery znaleźć wszystkie elementy H1 na stronie i zwrócić je jako obiekt z kolekcji jQuery. I teraz mogę przywołać do obiektu jQuery inne metody, żeby zmieniać wszystkie znalezione elementy H1. Jeśli na przykład zechcę zmienić tekst wewnętrzny w każdym elemencie, przywołam funkcję tekst i wprowadzę ciąg znaków. Już się robi. Tak. Gotowe. To nasz pierwszy kontakt z jQuery. Wprowadziliśmy bibliotekę do programu za pomocą znacznika script i kazaliśmy jej znaleźć wszystkie H1 na stronie, a potem zmienić w nich tekst. Oglądajcie kolejne odcinki. Zagłębimy się w szczegóły. Poznamy więcej sposobów wybierania i modyfikacji elementów. Dowiemy się, jak używać jQuery w reakcji na zdarzenia użytkownika. Będzie też zabawa przy animacji i efektach.